Cześć, dzisiaj podejmę dosyć trudny temat. Co robić podczas oczekiwania na swoją pierwszą lalkę? I nie mam tutaj na myśli tylko tego super ekscytującego czasu, kiedy pozostało nam czekać i lalka do nas leci, bo jest już opłacona i wybrana i tak dalej, ale co robić, kiedy chcemy lalkować, a nie mamy lalki i nie zapowiada się, żeby ta lalka się pojawiła w ciągu najbliższych paru miesięcy. Ja byłam w takiej sytuacji przez ładne parę lat, ponieważ swoją pierwszą Dolphy miałam w rękach, kiedy miałam lat 21, a zainteresowałam się tematem Dolphy, kiedy miałam lat 14. Także no, parę lat minęło i zanim byłam w stanie sobie sama po prostu odłożyć na lalkę i ją kupić, no to no właśnie, minęło. Mimo wszystko ja cały czas uważałam się za osobę już w hobby, ponieważ okej, technicznie w hobby jestem od 21 urodzin, powiedzmy, ale jakby sercem jestem od czasów wcześniejszych, już od ponad dekady i generalnie wiedzę też zdobywam już od ponad dekady. Także tak. Da się lalkować, nie mając Dolphy. Po pierwsze, możemy zacząć uczyć się na przykład robić zdjęcia. I nie potrzebujemy do tego lalki, a na pewno nie potrzebujemy do tego drogiej lalki. Jest to kompletnie zbędne. Możemy uczyć się kadrować, albo obrabiać zdjęcia, albo doświetlać te zdjęcia. Generalnie uczyć się fotografii na kimś lub na czymś innym. To jest jedna sprawa. I to jest bardzo pomocne i to jest naprawdę świetne, bo nie ma to takiej, niweluje to taką, wiecie co, frustrację, że jak już lalka przychodzi, ta lalka jest w ogóle super piękna, no i się nią straszliwie jaramy i chcemy zrobić jej zdjęcie i wrzucić sobie gdzieś tam na forum, pochwalić się, że w końcu jesteśmy obiema nogami w hobby, no ale te zdjęcia coś nie wychodzą. I ta lalka nie wygląda tak ładnie jak na stronie sklepu. Także fotografia jest kluczowa. I naprawdę fotografia jest w stanie Wam zrekompensować braki nawet w, nie wiem, w stylizacji po prostu. Ja na przykład kiedyś zyskałam jedną sesją bardzo dużo komplementów, że moja ta sesja była świetna, że wow, lalka nie ma na sobie ubrań. A mimo to te zdjęcia wyszły świetnie i że umiem tak delikatnie właśnie tutaj jakoś zakryć coś tamtego, kadrem poczarować. No i wszystko spoko, tylko że to nie był jakby efekt zamierzony. Ja musiałam się jakby, miałam ochotę po prostu robić zdjęcia, a nie miałam w co ubrać lalkę zwyczajnie. Nie miałam kasy na ciuchy i nie umiałam szyć. I do tej pory tak naprawdę nie umiem szyć, umiem jakieś tam podstawy, ale to nie wygląda tak, żeby tą lalkę potem w tym pokazać. Przynajmniej ja tak uważam. Więc można spróbować nauczyć się szyć. Wymiary różnych modeli lalek są podane w internecie. Oczywiście łatwiej jest szyć na lalkę niż tak jakoś, nie wiem, po prostu. Ale na przykład MSD, czyli 1/4, mają taki rozmiar jak ten taki manekin, powiedzmy. To jest w pepko za dwie dyszki, stojak na biżuterię, taki z jakby parasolką, a wrzucę gdzieś tutaj zdjęcie. W każdym razie są różne możliwości. Poza tym są też lalki, które są tańsze i oczywiście, jeżeli chcemy kolekcjonować konkretnie BJD, a nie Barbie, albo Monster High, albo cokolwiek innego, no to nas to nie zadowoli, ale no, że tak powiem, lalka testowa, na której można właśnie a to poszyć, a to porobić zdjęć, a to ją gdzieś zabrać, jest naprawdę spoko. Ja miałam taką lalkę, to była barbiowa Ami Mizuno, do tej pory ją mam zresztą i na niej się uczyłam właśnie robić zdjęcia, na niej się uczyłam czegokolwiek tak naprawdę i ona w jakiś sposób tak zapełniała tą pustkę i to oczekiwanie na swoją pierwszą Dolphy. Także to. Poza tym możemy się zarejestrować spokojnie na różnych forach dla lalkarzy. Będę mówiła lalkarze, mam nadzieję, że Was to jakoś nie będzie mylić. W każdym razie można właśnie się zarejestrować na różnych forach, na Facebookach, na różnych takich innych ogólnie forach takich oldschoolowych, czy zagranicznych, czy polskich. I generalnie to
tam można poznać fajnych ludzi, można zdobyć bardzo dużo wiedzy. To jest naprawdę takie forum kopalnia, kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o lalkowanie, także to jest naprawdę coś świetnego. I inspiruje to bardzo, ale też nakręca, też robi ten taki właśnie niecierpliwienie właśnie, że już bym chciała też coś takiego zrobić. Ja na przykład, kiedy oczekiwałam przez wiele, wiele lat na ten moment, zdążyłam zrobić kilka takich bardzo prowizorycznych dioramek dla BJD. Zdążyłam uszyć kilka par do niczego nie nadających się spodni. Zdążyłam też zlecić wszystkie możliwe sklepy. Wtedy nie było już Tigera, ale teraz właśnie są to sklepy typu Tiger czy Miniso, jakieś takie, wiecie, z pierdołami. I tam jest masa różnych miniaturowych zabawek, masa miniaturowych jedzonek, masa miniaturowych miniaturek. Ogólnie jest tam masa wszystkiego. I można sobie to zbierać i gdzieś tam chomikować i właśnie robić taką wyprawkę, można powiedzieć, jak dla dziecka. Ale też, żeby was to nie zgubiło, co zgubiło mnie kilka razy, kiedy zbierałam pieniądze fizycznie na lalkę, zaczęłam kupować właśnie dodatki, zaczęłam kupować jakieś tam lalki dla lalki, ubrania i to nawet, gdyby to były fajne ubrania, to były jakieś, wiecie, takie, no średnio, nie znałam się za bardzo. Zaczęłam zbierać jakieś tam ogólnie pierdoły i to się gdzieś tam i tak rozeszło i ja do tej pory tego jakby już nie mam, a po prostu no kasa na to szła, prawda, i to można powiedzieć, że to jest na przykład raz wydane 5 dych, drugi raz 5 dych, no ale dwa razy 5 dych stówka, a kilka stówek i już mamy lalkę, prawda, no wiadomo, niecierpliwość to moja wielka wada niestety. W każdym razie no raz na kiedyś można pójść sobie i jakieś tam właśnie drobne wydać na, nie wiem, kubeczek, lampkę, materiał jakiś, nie wiem, cokolwiek. Można, bo jest to przyjemne. Co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście możemy rysować, nie wiem, ja na przykład wyobrażałam sobie, jak będzie wyglądała postać, którą chciałam stworzyć. I oczywiście tej postaci dzisiaj nie mam, wyszły dwie inne, ponieważ no cóż, zmieniło mi się i można rysować, można dodatkowo napisać historyjkę lub wymyśleć sobie taką bardzo szczegółową charakterystykę, ponieważ wiele osób nadaje lalkom nie tylko imiona, ale też jakieś tam, nie wiem, wiek, pochodzenie, historię, relacje rodzinne, no i generalnie tak jak mamy postać w jakimś tam filmie czy, nie wiem, książce, to tworzymy i postać, i historyjkę. Też tak można i to też jest spoko. Co jeszcze możemy zrobić? Generalnie głównie takie to oczekiwanie na pojawienie się lalki w naszym życiu ja poradziłabym poświęcić na dogłębny research. I to taki naprawdę hardkorowy. Sprawdzić sobie, jakie są różne modele lalek, ale nie tylko samych lalek, bo jeszcze na przykład sprawdzić sobie, jakie są rodzaje żywic, żeby na przykład na pierwszą lalkę nie wybrać sobie lalki, która ma jest stworzona z żywicy francuskiej, bo jest to bardzo delikatna żywica na przykład. No, kwestia żółknięcia, kwestia trzymania, przechowywania, malowania, kosmetyków, w cudzysłowie oczywiście, czyli tych kredek, kwestia robienia wigów lub kupowania wigów, kwestia rozmiarów wigów, kwestia rozmiarów oczu, rodzajów oczu. Musimy też wybadać, jaka estetyka nam się podoba. Musimy też całe godziny, i to mówię naprawdę całe godziny, jak nie tygodnie, oglądać zdjęcia wszystkich tych lalek, które gdzieś tam bierzemy pod uwagę, ale nie zdjęcia ze strony sklepu, a zdjęcia robione po prostu przez właścicieli tych modeli. I wtedy myśleć, czy to nam jednak pasuje, czy może jednak nie. Wyobrażać sobie, po prostu wizualizować, nie wiem, jak ktoś ma jakieś zdolności photoshopowo przeróbkowe, to może sobie jakiś fotomontaż zrobić, sklejkę, wishlistę, cokolwiek takiego, to też w pewien sposób inspiruje i tak pozwala się czuć już bardziej w tym hobby, bo chciałabym to, chciałabym tamto, pokażę zdjęcie, napiszę o tym post, wiecie.
Dyskusja z ludźmi, właśnie co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Na przykład, jeżeli się tobie spodoba taki Aki, Aki jest Dulzonem, starym dosyć, i stwierdzisz, że jest super, a jednocześnie byś chciał lub chciała chodzić z nim na długie wycieczki, albo podbijać z nim konwenty, albo, nie wiem, zabierać go do szkoły czy do pracy. Ja na przykład zabierałam lalki do pracy, nikt nie miał problemu, a nawet jeśli, to ja nawet tego nie zwracam na to uwagi. W każdym razie, no, trzeba też to, o tym już mówiłam w filmie, czym się kierować przy wyborze pierwszej BJD. Trzeba też mierzyć siły na zamiary, no bo taki Aki, no super, że ci się podoba i super, ale jakby do tego, do czego chcesz, właśnie na przykład do zabierania do szkoły, no to tak niekoniecznie, bo on jest ogromny i jest ciężki jak cholera. Także na pewno ręce ci uschną, chyba że chcesz mieć muły jak, nie wiem, jakiś tam kulturysta, no to wtedy spoko, to noś sobie SDK cały czas na rękach. No, ale to trzeba się zastanowić nad tym bardzo i na to trzeba poświęcić całe tygodnie, bo jednak takich pływanie lalek spontanicznie nie daje do końca tej takiej fajnej satysfakcji, której na przykład ja szukam w tym hobby. Ale to też jest kwestia indywidualna, prawda? Także to jest wszystko kwestia przemyślenia, zrobienia researchu, sprawdzenia głównie materiałów, głównie osób, które się zajmują make-upem, ale to też takich sprawdzonych, żeby się nie dać gdzieś tam oszukać po prostu. Bo wiadomo, jednak potem wysyłasz to do kogoś na przykład i możesz nie odzyskać. Tak też się zdarzało. Dużo historii jest na forów, nawet polskich. Także to trzeba wszystko po prostu przemyśleć i się tym zainteresować specjalnie wcześniej. No i też cała radość jest z tym, żeby zbierać tak naprawdę najpierw wizję, a później ją jakby wyszukiwać na różnych stronach. Mówię tu o całej po prostu otoczce, czyli właśnie o kolorach, czy o fasonach, czy o stylach całej stylizacji. I dopiero w momencie, kiedy to sobie znajdziemy, no to potem jest kwestia podliczenia, ile nas to wszystko wyniesie, sprawdzenia, czy nie można tego kupić gdzieś taniej od jakiegoś na przykład, nie wiem, z drugiej ręki, czy od kogoś w innym sklepie, także to też trzeba na to poświęcić trochę czasu i to też trochę zajmuje. I co? I to są takie właśnie rzeczy, ale one też się wliczają jakby już w samo zaangażowanie i sam temat. Także no da się. Nie jest to jakby pełnowymiarowe lalkowanie i nie da wam to takiej frajdy, no bo nie macie żywicy w łapkach, ale naprawdę to jest warte czekania. Jest to bardzo, bardzo, bardzo warte czekania. Ja nie żałuję, że zaczęłam fizycznie mieć lalki tak późno, można powiedzieć. Nie żałuję tego. Teraz mam ich dużo i jestem zadowolona bardzo, że je mam. Bardzo szczęśliwa z tego powodu. Też ten czas dał mi trochę i plusów, i minusów, bo na przykład z plusów no to, że doceniłam, ale z minusów to, że tak naprawdę takim minusem głównym, który ja u siebie widzę, to jest to, że teraz, kiedy odłożę sobie kilkaset złotych na przykład, bo rzadko mi się to zdarza, żeby odłożyć w ogóle kasę, ale załóżmy, że odłożę sobie i mam do wyboru kupić sobie nową lalkę, bo uda się mi gdzieś tam znaleźć, że jest jakaś właśnie w tej cenie. Albo mam do wyboru właśnie kupić na przykład perukę dla już jednej z moich lalek, kupić jakieś tam buty, kupić oczy na przykład, wysłać na make-up, generalnie zainwestować w moją aktualną kolekcję lub właśnie mieć nową lalkę, czyli nową lalkę do ubrania, umalowania i wiecie, kolejne wydatki, to ja odruchowo idę w nową lalkę. I to jest chyba właśnie przez to, co mówiłam, że nie należy rozpierniczać hajsu na jakieś tam te zabawki dla lalki, bo po prostu to
no, efekt uboczny jest taki u mnie na przykład, więc nie wiem, jak tam będzie u was, ale no, jakby nie życzę tego, bo faktycznie jest to później ciężkie, jak się ma tych lalek 10 na przykład, ja nie mam 10, ale na przykład no, masz 10, no, czy dużo ogólnie i tylko jedna jest zrobiona albo nawet nie. Także no, głównie polecam wam research i naprawdę ja robiąc research miałam lat naście. Nie umiałam jeszcze biegle mówić po angielsku, ale to też było spoko, motywacja do nauki i dałam radę ogarnąć, także naprawdę teraz jeszcze postaram się właśnie takie podstaw w pigułce umieścić właśnie w postaci filmów w naszym języku ojczystym, także to będzie takie trochę ułatwiające zadanie i co? No i powodzenia życzę. Powodzenia wam życzę i cierpliwości. Słuchajcie, dolfy uczą cierpliwości, bo zanim uzbieram na dolfa to jedno, ale potem zanim sobie dolf wybierze, jak chcę mieć na imię lub jak chcę wyglądać, bo może to, co my wymyślimy, tak jak ja miałam z Usagi, to, co ja wymyśliłam, Usagi miała mieć takie czarno-fioletowe włosy z grzywką, mocny makijaż czarny, same ciężarówki. Miała mieć na imię Megami, miała mieć taką trochę emo-stylówkę, bo to były te czasy. I kiedy ona do mnie przyszła, to kompletnie mi to nie pasowało. Okej, przyszła do mnie lata później, ale to mi kompletnie nie pasowało. I potem, kiedy trafiła do mnie druga Usagi, czyli Misaki, no to już w ogóle miałam z gwoździa wbitego, co ja w ogóle chcę zrobić. Poszłam tak naprawdę na żywioł, zaczęłam przymierzać różne, nie wiem, stylizacje, wigi, to też jest kasa wywalona, no nie tyle w błoto, no bo jednak do czego się doprowadziło, ale wiecie, jest to też kasa wydana, ponieważ jakiś tam zakup pierwszych oczu, drugich oczu, jakiś tam peruk właśnie, jakiś tam, nie wiem, wysłanie na jeden make-up, drugi make-up, to też kosztuje i dopiero któregoś razu stwierdziłam, ok, Usagi to Usagi, ma być różowym cukierkiem i tyle, to też trwa. Także, no cóż, wymyślanie sobie postaci przed przybyciem danego modelu lalki jest spoko, ale nie gwarantuje wam to, że nie zmieni wam się po prostu, kiedy już ją weźmiecie do rąk. Także, no cóż, cierpliwości.